Siemano, mój mili, z tej strony Maraz, witam z kolejnym odcinku z gramy Medieval 2 Total War, kampania krzyżowców, gram z Lubkurcem na Zachodset. Zaczynamy! Księdz Wątoki, wstrzymaj im ogień. Dobra, bierzemy. Zaraz wam powiem dlaczego. Będę do adopcji. Bierzemy, przyda się. Gildia, nie ma hajsu. Przybył posłaniec z Egipt, witam. Nie zwracaj uwagi na moje wojska. Przyszły złożyć ci życzenia z okazji świąt. Okej, okay. No już trochę lubko jest po świętach niestety, ale słuchajcie, ja już troszeczkę tu opykałem, myślałem, co tu zrobić, co tu wywinąć, bo pan L tu wpakował cztery potężne armie, z czego wszyscy tu są elitarni dowódcy, a ja swojego elitarnego dowódcę, jednego jakiego mam, jest w Ankarze. Dobra. Zacznijmy od początku. Najpierw z gniezda ściągniemy sobie wojsko. Aha. Dobrze. I teraz tak. Adanna Antochia. No niestety. Albo wysyłamy te trzy armie do Adany. I tam będziemy sobie grzecznie oczekiwać zbawienia w postaci mojego kochanego dowódcy i pozbyciu się Wenecjan, bo faktycznie wykapowali sytuację. O, super. Okej, 10% zamachu. Dowódcy nie osiągnął celu. Lipa. Dobra. Dowódca. Wiecie co, chyba zrobimy taki myk. Ja się tu na razie wycofam. Miałem iść do Antochia dalej knębić, ale skorzystamy z okazji i sobie damy dyla. I tu myślę, zostawimy sobie tylko takie oddziały do utrzymania porządku w mieście. W Aleppo. Okej. Robimy przegrupowanie wojsk. Moja armia. Tu macie troszeczkę oddziałów. Muszę was, kurde, wygnać. Ty masz dwa, ten ma też dwie gwiazdki. Dobra. Dowódca nie siedzi do Cezary. A wy? Ja was poproszę tutaj, chłopaki. No niestety, nie mogę tu nic zdziałać jeszcze. Chociaż tu, kurde, tego dowódcę... Ale za późno. Wygnałem tutaj dwie tury. Dobra, chłopaki, wy podejdziecie, już nie podejdziecie. Dobra, zostanie nam tu siedzenie w Amorium, tu trzeba będzie wziąć jeszcze jakieś też rekrutacje. Nie mamy hajsu. Z tego powodu, że... moi sprzymierzeńcy mnie wychujali. No, i to lekko. Bez mydła. Poszli do Lubkurca, wzięli hajs i poszli do Lubkurca, mieli ich zaatakować. A, bo Lubkurc coś innego wywinął. Dobra, sprawdźmy sobie drzewko finansowe. Wojskowe, no lub ma mniej. Oczekiwania produkcyjne, no, więcej. Terytorialne, my mamy więcej. Ale finansowe, ja mam dno! Jezu! Lub kurs pożyć trochę na wojnę z Wenecją. Ja nie wiem. Okej, tam się armia tworzy. Muszę ich dociągnąć, kurde, jeszcze. To będzie ból. Czy ja mam tu gdzieś jakiś okręt wolny? Jak na złość. Daj, mamy, dobra. Wex, panowie. Trzy oddziały starczą, dobra. Chłopaki, wy tu lecicie do Adany. Ile tur? Raz, dwa, trzy, cztery tury. Nie, ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, no... Szósta tura, jak na złość tutaj. No niestety, sześć tur. No nie ma opcji. Adana. Tu jest dowódca jeszcze jeden. Będziemy tutaj czatować. Wyślijmy informację do pana L. Mhm.
Okej. I teraz tak, chciałbym coś zobaczyć. Dyplomacja, drzewka. Who do I face? Gdzie są generałowie? Tu jest jeden generał. Your orders, noble one. W Krakowie. Your orders, noble one. Tak, w Krakowie siedzi dowódca. Your orders, noble one. Yes? Dosyć. Your orders, noble one. Mocny. Go tu wyślemy. We rest here. Muszę mieć dobrze. Your will. Wyszkolonych generałów, bo to będzie podstawa mojej armii. Łysy był z Brazers. Ale jak ma łysy? Valios Christian, członek rodziny, dobra. I potrzebujemy na pewno cesarza do wojny z Lubkurcem. Bo no to nie będzie zbyt przyjemne spotkanie. Hajsiwo no będzie cienko zdobyć. Bo no zobaczcie, zakładany końcowy stan skarbca 14 tysięcy. Przewidywane dochody 15. No dobra. Jak się z tym uporamy, to będzie bajka. Ja wyślę wszystkie wojska do przygrupowania się. Zrobimy sobie potężne armie, takie jakie będzie szło zrobić z doborowych jednostek, no nic nie zrobię. Podglądać tych gamoniów. No i cóż, chyba na tyle, moi mili. Jedna armia miała iść do Antiochii, ale ja ich może też przegrupuję i pójdziemy sobie na okrętkę tutaj. Yes, Lord. We can march no dobra. Niech tak będzie. A stewardesi mogę wciągnąć? Zawsze dodatkowo oddziały to są. Tak, dobra, mogę. Chłopaki, wy musicie dołączyć. Stewardesi. Chciałbym jeszcze jakieś oddziały, które bym mógł ściągać. Okej, chyba nie. Cynopa. Tu się trochę naczepało ludzostwa. Okej, 75. Was też bym musiał ściągnąć tutaj. Ściągam wszystkie po prostu posiłki i ratuję dupę przed panem L. Okej, tutaj nic raczej nie będzie. Ikorium, Rodos, no nie, jest spoko. Okej, powinien być hajs. Mało doświadczone jednostki weźmiemy sobie na takie mięso typowo armaty do zmiękczania. Najwyżej trochę będą się wymordować. A z Wenecją będą musiały się uporać, bo oni teraz pójdą na Amorium. No kurde, no nie wybiję ich tak kurde w pojedynkę, muszę mieć dobrą armię. Tu mam samych kurde łuczników i piechtę, taką tatałajską. No i cóż, no tak w ogóle... Okej, zabity. Zmiana cechy. Jeszcze nie broni się z Antiochii. Wojsko, my jesteśmy OP, ale finanse kiepsko. 13% jest w ogóle z całego kapitału. Produkcja, na drugim miejscu populacja, na drugim miejscu ogólne, na drugim miejscu, bo no Lubkurz jest na pierwszym, przyduje we wszystkim. Ale tu mnie troszeczkę zagiął z tymi armiami, co było dosyć, no ciekawe rozwiązanie. Assalamu alaikum. No ja tak z ciekawości sobie tutaj sprawdzam, co on tu może mieć. I tak powiem wam, no już takie no troszkę lepsze jednostki. Okej, zrobimy tych muzum jego kapłanów. A gdzie Lubkurz ma tego szpiega? On gdzieś go tutaj trzymał. Okej, byśmy zrobili jeszcze tych dwóch. Pan L się tutaj kurde próbuje wkitrać. Sobie szpiegów postawił. No dobra, ale trzeba będzie jakiegoś tam w miarę szybko eksterminować. Talent do mordowania, nieudany samodzielnicy zabójca. Dobra, cechy. Dobrze, że jest dobrym zabójcą. Sukces. Who or what? 4 jest 16. No nie, musiał go troszeczkę.
Am I taking down a person or a place? Who or what am I to dispose of, Lord? Okej, ale to by było musiał pozbyć tych takich... Am I taking down a person or a place? Więcej gwiazdkowych dowódców. If it were possible, I would. Sultan Saladin zabójca. If it were possible, I would. Bo on chyba ma w oddziale zabójcę. But of course. Okej, dołączę sobie tutaj, żeby mnie nie zabił. Your orders, number one. Ja będę się szybko przegrywać te jednostki. Raz, dwa, trzy, cztery tury. Cztery tury, tam sześć. I am but Allah's servant. Byśmy się uporali z Wenecją. I by było okej. Dobra, tak więc już moi mili. Ja bym raz to było, zagrajmy w Medieval 2 Total War, kampania z Lubkurcem. No, ciężki orzech do zgryzienia mi to Lubkurc zdał. Ale nie poddam się bez walki. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!